Chwyt ratowniczy Rauteka z pozycji leżącej. Przeniesienie poszkodowanego za pomocą chwytu ewakuacyjnego Rauteka. Uklęknij za poszkodowanym. Wsuń swoją prawą stopę pod głowę poszkodowanego. Prawą dłoń wsuń pod odcinek szyjny, a palce łóż pod prawą pachą poszkodowanego. Lewą rękę włóż pod lewą pachą poszkodowanego od strony pleców. Głowa powinna stabilnie spoczywać na Twojej ręce. Płynnie przenieś poszkodowanego do pozycji siedzącej i oprzyj go o siebie. Wsuń rękę pod pachem poszkodowanego. Jedno przedramię poszkodowanego ułóż poziomo na klatce piersiowej. Zaciśnij palce i kciuki i ułóż na przedramieniu poszkodowanego. Ukucnij jak najbliżej poszkodowanego. Unieś poszkodowanego prostując nogi i przemieść go ze strefy zagrożenia.